Cześć, ja jestem Klaudia i dzisiaj witam się z Wami bardzo serdecznie z Chicago. Właśnie jestem po locie, który trwał około 14,5 godzin. Ja po raz pierwszy byłam takim głównym operatorem w naszej kuchni na pokładzie. Generalnie jak na pierwszy raz było ok, bo ja też wcześniej bardzo dużo innym właśnie tym operatorom pomagałam, więc no po prostu robiłam to, co w sumie już wcześniej robiłam, tylko po prostu byłam tak już oficjalnie, formalnie za to odpowiedzialna. Też właśnie Wam pokażę, jakie fajne pamiątkowe zdjęcie zrobił mi jeden członek z załogi. Tutaj jestem właśnie ja w tej mojej kuchni i wcinam oczywiście chyba moje ulubione danie na pokładzie, czyli pizzę. I powiem Wam, że tutaj dostałam taki fajny pokój w tym hotelu. Chyba dotychczas to jest mój ulubiony pokój, jakikolwiek właśnie dostałam w hotelu, pracując tutaj jako stewardesa Emirates, więc właśnie idę Was po nim oprowadzić. Dobra, to tutaj wchodzimy i od razu mamy łazienkę. W łazience mamy prysznic. Taki duży, ogromna ta kabina. No dobra. Dalej mamy szafkę. Tutaj możemy sobie zrobić kawę, herbatę, różne napoje, lampka. Tutaj w szafkach, co my tu mamy? Sejf, jakieś szuflady. O, klapeczki są. W sumie ja nie potrzebuję, bo ja sobie moje oczywiście klapeczki, najeczki wzięłam ze sobą. Nic tu nie ma. Lodówka. A, lodówka pusta. Dalej mamy tutaj takie o lustro. Telewizor. Z wypoczynkiem. Stolikiem. Tak, i tutaj mam jakiś obraz z jakimiś schodami, z widokiem. Ale zobaczcie na to, to biuro mi się podoba bardzo. Biurko z krzesłem. I właśnie powinnam przywozić sobie ze sobą laptopa i pracować przy takim biurku, montować dla Was filmy i w ogóle. Tylko no, cały czas jeszcze nie kupiłam tej przejściówki, więc nie miałabym gdzie podładować tego laptopa, ponieważ ja cały czas używam USB, no a na USB laptopa nie podładuję, tylko sam telefon, a nie mam tej przejściówki. Muszę w końcu ją sobie zakupić. Tak to prezentuje się tutaj z tej strony, tam jest również woda, a widok, a jeszcze nawet nie odsłaniałam tutaj tych rolet. Jak to się odsłania tu? Ale powiem Wam, widok, ojej, widok, no, nic specjalnego, ale też ten sam hotel jest usytuowany bardzo bliziutko lotniska. Dobra, dalej możemy sobie przejść tutaj, gdzie mamy łóżko, więc tutaj taka sypialnia, tutaj szafa, już oczywiście mój mundur czeka na lot powrotny. Tutaj możemy sobie tą szafę zamknąć. No i tutaj mam już łóżko i w sumie ten sam widok z okna. O kurczę, teraz się skapnęłam, że ja z łóżka nawet tego telewizora nie obejrzę. Czyli muszę, jak chcę oglądać telewizor, to muszę na kanapie siedzieć. O, ciekawostka. No i to mi się podoba. Good evening, Claudia. Time to relax. Time to relax, say no more. Ale zobaczcie, w ogóle tutaj pilocik dostałam w takiej folii. Zazwyczaj te piloty są takie obleśne, jakieś takie, wiecie, już zużyte, a tutaj chyba nowy, zdezynfekowany, czyściutki, więc teraz oczywiście z tego miejsca chciałam serdecznie zaprosić Was do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robisz,
żeby być na bieżąco, ponieważ u mnie systematycznie filmiki w każdy wtorek oraz w każdą sobotę o godzinie 14. Hej, witam Was już w kolejnym dniu, ponieważ wczoraj po przylocie wzięłam tylko prysznic. Chyba obejrzałam sobie jakieś tam jeden czy dwa filmiki na YouTubie i po prostu odpłynęłam. Zasnęłam, no i niestety obudziłam się dzisiaj o 2 nad ranem. Trochę zmuszałam się, żeby jeszcze chwilę pospać, ale jakoś tak no nie mogłam. I od samego rana już pracuję nad moim takim folderem, nad moim portfolio, ponieważ niedługo będę miała spotkanie z moim menadżerem. Generalnie ja już jedno spotkanie mam za sobą i to było takie spotkanie typu wylądowałam na dywaniku, ponieważ no niestety raz w załodze po prostu ja się bardzo, bardzo, bardzo nie spodobałam jednej osobie. No i w sumie bezpodstawnie dostałam od tej osoby, w ogóle dostałam to za moimi plecami, jakieś donosy na mój temat, typu, że no nie byłam zainteresowana podczas rozmowy na spotkaniu przed lotem, że dla jakiegoś tam pasażera byłam niemiła. I o co od razu zapytałam właśnie na tym spotkaniu moją menadżerkę, ponieważ no niestety to spotkanie było mi tylko i wyłącznie między mną i menadżerką i omawianiem tego całego reportu, tej zmyślonej historii w ogóle na mój temat, bez tej trzeciej osoby, a ja właśnie wolałabym, żeby jednak ta osoba była równie tam obecna, ponieważ no ja się dopytywałam, ale o jaką sytuację chodzi, o jaką osobę, i wiecie, menadżerka mówi, nie wiem, mnie tam nie było. Ja mówię, no mi się wydaje, że jednak gdyby naprawdę taki problem się wydarzył, to byłoby to od razu jakby, wiecie, no wyjaśnione tam na miejscu i przede wszystkim ja bym wiedziała w ogóle, o czym my rozmawiamy, bo wiecie, no takie rzeczy ja też mogę sobie wymyślać, tylko że może nie mamy takiej mocy jak moi seniorzy, żeby właśnie takie zgłoszenia wydawać, ale przede wszystkim ja nie jestem taką osobą, żeby donosić, ja to jednak wolę, wiecie, jest jakiś problem, załatwię to indywidualnie z tą osobą, tu i teraz i na pewno nie będę aspirowała do tego, żeby tej osobie zaszkodzić, ponieważ no z tego co widzę, większość tych seniorów jest przyzwyczajonych, że takie donosy jednak co niektórych mogą doprowadzić do łez. No ale niestety ta osoba trafiła na mnie. Ja tak naprawdę na tym spotkaniu obróciłam kota ogonem i mimo, że to spotkanie było na celu takim pouczającym, no to tak naprawdę wyszło mi to na lepsze, na dobre, ponieważ miałam możliwość porozmawiania właśnie twarzą w twarz z moją menadżerką, no a nie zawsze jest taka możliwość, bo wiadomo, menadżerowie są jednak usadzeni w innym departamencie, są zajęci innymi rzeczami, my nie mamy z nimi jako tako kontaktu na co dzień, więc ja to spotkanie wykorzystałam nie na oczernianiu tej drugiej strony i również też nie na wybielaniu siebie, natomiast po prostu powiedziałam, że ja teraz w tej sytuacji czuję się niedoceniona, a wiem, że jestem dobrym pracownikiem. Również moja menadżerka to potwierdziła, ponieważ oczywiście miała wgląd od razu do mojego portfolio, w którym są same komplementy, czy to właśnie od pasażerów, czy od załogi. Nigdy nic złego ja nie zrobiłam, nigdy nikt złego zdania na mój temat nie miał. Zawsze jestem zwarta i gotowa do pracy. Aspiruję właśnie, żeby dostać awans na wyższe stanowisko, więc czy naprawdę oni takiego pracownika chcieliby
straszyć, bądź nawet stracić przez takie właśnie nieporozumienie. I w zasadzie ten donos, ta skarga, ten raport został przez moją menadżerkę prawie już na samym początku tego spotkania zamknięty, bez wyciągnięcia żadnych konsekwencji, a wręcz jeszcze menadżerka powiedziała, że już nie może się doczekać ponownego spotkania, tylko już na innych warunkach ze mną, ponieważ tak jak wspomniałam na początku, po odbyciu okresu próbnego musimy zdać takie sprawozdanie. Ja właśnie tutaj nad tym pracuję. To jest taka tutaj książka, ale to możemy zrobić w jakiejkolwiek formie chcemy, czy na papierze, czy prezentację, po prostu przedstawić, jak po prostu przebiegały dotychczas nasze loty, czego się nauczyliśmy, więc już za niedługo czeka mnie to spotkanie. No, oczekuję tylko na maila, żeby podali mi konkretną datę i wtedy oczywiście również chcę nagrać z tego dnia dla Was filmik. Ale teraz już totalnie zmieniając temat, ja jestem nadal w Chicago. Dzisiaj mam bardzo słoneczny dzień, jak możecie zobaczyć, że słońce tutaj przebija mi się do mojego pokoju hotelowego. Ja właśnie się przygotowałam, ale słuchajcie, no jakoś nie mam w ogóle motywacji, żeby wyjść na zewnątrz. Totalnie nie mam motywacji, żeby pojechać na miasto. Generalnie, tak jak już Wam mówiłam, hotel znajduje się blisko samego lotniska, a do centrum mam jakieś 50 minut pociągiem. No pociąg mam tutaj bliziutko, bo przechodzę tylko przez tunel, tak mi się wydaje, bo tam widziałam, jak właśnie jeździ pociąg. Więc chyba 5 minutek drogi do samej stacji. Jakoś, no nie wiem, dziś nie mam totalnie ochoty wychodzić spoza strefy hotelu. I też właśnie przed chwileczką, jak ja już tutaj o tym gadam, że nie mam ochoty, nie chce mi się, to przed chwileczką dosłownie dostałam wiadomość na mój telefon od jednej dziewczyny z załogi, czy nie chciałabym właśnie wyjść na miasto z nią. Ale nie, powiem Wam, nic na siłę, chyba sobie dzisiaj odpuszczę, popracuję właśnie nad tym portfolio, a później może skorzystam tutaj z końcu, ruszę 4 litery na siłownię. Słuchajcie, wracając do mojej rozkminy z wczoraj z tym telewizorem, że mogę go oglądać tylko tutaj z kanapy, jednak się myliłam, bo zobaczcie, jak łatwo można go sobie tutaj przekręcić, żeby można było oglądać z łóżka. O, tutaj bez problemu się przekręca i proszę bardzo, już mamy zmianę i możemy teraz elegancko oglądać z łóżka. Łóżko jeszcze nie pościelone, ale nie spodziewam się żadnych gości, więc nie ma sprawy. Witajcie serdecznie już z mojego pokoju. Ja właśnie montuję dla Was tego vloga, którego aktualnie oglądacie. Sam lot powrotny przebiegł bardzo dobrze, natomiast no niestety moi seniorzy się pomylili i skrócili moją przerwę aż o godzinę. Na tej przerwie razem ze mną było również 4 innych pracowników, no i obudzili nas o godzinę za wcześniej. Cały serwis przygotowali, wysłali nas do tego serwisu, no i powiedzieli, że po serwisie możemy jeszcze sobie na chwilkę wrócić na drzemkę. No ale wiecie, no ja już chwilkę spałam, już tutaj ten serwis robiłam, zaraz był czas tak naprawdę na lądowanie, więc ja mówię, no bez sensu mi teraz tam iść, się rozkładać, przebierać znowu w tę piżamę, zaraz ja będę musiała i tak się przebierać, lądować, więc mówię, dobra, podziękowałam. No i wtedy później, jak już ten serwis ostatni został wykonany przez nas, to stwierdziłam, że pójdę właśnie do klasy wyżej, czyli do klasy biznes, po jakieś jedzenie. No i tam się okazało, że załoga nadal wydawała serwis, ponieważ my w klasie ekonomicznej już skończyliśmy. Skończyliśmy godzinę wcześniej, ponieważ godzinę wcześniej nas do tego serwisu jakby wysłali przez pomyłkę,
dlatego w tej innej klasie jakby nadal pracowali, ponieważ oni zaczęli o prawidłowej godzinie. Więc ja stwierdziłam, jako że oni dalej pracują, no to po prostu pomogę im, zapytam się, czy mogłabym w jakiś sposób pomóc. I w końcu się zgodzili. Ponieważ ja bardzo często właśnie na tych lotach, jak już nie mam co robić w tej mojej klasie, w której ja pracuję, jak już jest, wiecie, po serwisach, wszystko pięknie ogarnięte, tak naprawdę, no, mamy taki luźniejszy czas. Ja zawsze właśnie pytam w tej klasie wyżej, czy mogę, wiecie, bo w celu nauki, w celu naprawdę, ja naprawdę aspiruję, żeby tam się dostać. No ale zazwyczaj mnie zbywają, mówią nie, dzięki, wracaj tam do siebie. A tymczasem tutaj się do mnie los uśmiechnął i faktycznie pozwolili mi razem z nimi pracować. No nie powiem, nic specjalnego ja tam nie zrobiłam, ponieważ po prostu zbierałam tace osób, które już spożyły swoje posiłki. No ale wiecie, mimo wszystko pomogłam w jakiś tam sposób, bardzo mi dziękowali, bardzo się cieszyli z mojej pomocy, a ja bardzo się cieszyłam i również im podziękowałam, że no pozwolili mi po prostu, wiecie, no nabrać minimalnego, ale właśnie doświadczenia i też oczywiście dostałam to, po co przyszłam, czyli jedzenie. No i troszeczkę jedzonka jeszcze zaniosłam właśnie do tej mojej klasy, do ludzi z klasy ekonomicznej. Zjedliśmy sobie, ładnie wylądowaliśmy i mówię wam, no jestem padnięta właśnie przez tą, no trochę, no sam długi lot, jeszcze przerwa ukrócona, ale mimo wszystko załoga była wspaniała i generalnie jestem bardzo z tego lotu zadowolona. I z tego miejsca chciałam wam serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia już w kolejnym.